Witam was wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie. Ten kanał poświęcony jest muzyce, inspirującym historiom. Dlatego dzisiaj Kanye West, wielki artysta przed wami, jego droga na sam szczyt i kobiety, które bardzo mocno mu pomogły. Lecimy. Na scenie rapowej jest wielu wspaniałych, 100% artystów. Na pewno będą na kanale. Ale Kanye jest troszeczkę inny. Czy jest dobrym biznesmenem? Nie, ale ma dużo pieniędzy. Czy lubi pieniądze? Tak. Czy pieniądze są najważniejsze? Nie. Moim zdaniem dla niego najważniejszy jest efekt końcowy, sztuka, jaką robi. Nasz bohater urodził się w 1977 roku w Atlancie. Jego mama, Donda West, profesor języka angielskiego na Uniwersytecie Clark. Ojciec, Ray West, członek partii Czarnych Panter. Niestety, jak miał 3 lata, jego rodzice rozwiedli się. Część swojego dzieciństwa spędził w Chinach z racji pracy swojej mamy. Po powrocie do Stanów zamieszkał z nią w Chicago i tam zaczął rozwijać swój talent muzyczny. Tak naprawdę został zauważony bardzo szybko. Wyjechał do Nowego Jorku, spotkał się z największymi: Mos Def, Scarface, właśnie Jay-Z, Pharrell Williams. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem jego produkcji. Jednak on miał większe ambicje, nie chciał robić bitów dla innych. Sam o sobie mówił, że jest raperem z krwi i kości i ma wiele do powiedzenia. Jego największym marzeniem było podpisanie kontraktu z legendarną wytwórnią Rockefeller Records. Za każdym razem, przy każdej okazji chciał zaprezentować się z jak najlepszej strony. Był wręcz nachalny, żeby zwrócić na siebie uwagę. Co robił zarząd tej wytwórni? Zwodzili go. Nie chcieli mówić tak ani nie. Dlaczego? Bo chcieli mieć przy sobie genialnego producenta, który będzie produkował bity dla ich artystów. Powiedzmy sobie szczerze, na samym początku go wykorzystywali. Tylko ten zarząd nie wiedział, z kim ma do czynienia. Jego wytrwałość w dążeniu do celu, wielka wiara w siebie. Zainwestował naprawdę dużo pieniędzy w swój pierwszy hit, o którym zaraz powiemy. Nie brał pod uwagę przegranej. I do tego gwiazdy, które go poparły. W pewnym momencie wytwórnia była pod ścianą i musieli się zgodzić. I w końcu podpisał swój wymarzony kontrakt z legendarną wytwórnią Rockefeller Records. W 2002 roku Kanye miał poważny wypadek. To był cud, że przeżył. Doznał wielu obrażeń, między innymi połamał sobie szczękę. Wiecie, jak ktoś nieomal traci życie, zaczyna rozmyślać, patrzeć z innej perspektywy, zaczyna żyć chwilą. A do tego utalentowany West, bomba kreatywności, zrozumiał, jak ważne jest tworzenie, zostawienie czegoś po sobie. Okej, nie leżał długo w szpitalu, wrócił do domu, po paru tygodniach dzwoni do swojego kolegi i mówi, że nagrał piosenkę, ma tekst. Kumpel był w szoku, że już nagrywa, tym bardziej, że rapował z drutem na zębach, miał połamaną szczękę. I tak powstał utwór, który znajduje się na jego debiutanckiej płycie College Dropout. Piosenka pod tytułem Through the Wire. Samplował utwór Through the Fire legendarnej Chaka Khan. Ona z reguły nie pozwala samplować swojej muzyki. Jednak kiedy poznała jego historię, zrobiła wyjątek. Zacznijmy od tej najważniejszej, która dała mu życie, wychowała, która kupiła mu pierwszą bitmaszynę, dzięki której mógł spotkać się jako młody artysta z wiodącym producentem w Chicago, czyli No ID. Wtedy miał zaledwie 14 lat. Jednak najważniejsze jest to, że jej miłość, wiara w niego dawała mu moc. Jest to wielkie, jest to coś pięknego, kiedy rodzic, który chce jak najlepiej dla swojego dziecka, przestaje myśleć, powiedziałbym, racjonalnie, co powinno się zrobić o tej bezpiecznej drodze i zamiast tego umacnia, karmi nadzieją. Przygotowuje do ciężkiej często drogi, do drogi po swoje marzenia. To jest moim zdaniem magia. I taka właśnie jest jego matka, Donda West. Gdyby nie ona, nie wiem, czy byśmy znali jego muzykę. Później nawet została jego menadżerką, napisała książkę Rising Kanye. Niestety zmarła w 2007 roku. Chciałbym wam puścić krótki fragment filmu dokumentalnego, który możecie zobaczyć na Netflixie, bardzo polecam. Są to słowa Dondy West do swojego syna. Wypowiedziane jeszcze przed jego karierą, ale tak jakby miały trafić do niego właśnie dzisiaj. But it'd be important to remember that the giant looks in the mirror and sees nothing. You know what I mean? Hey mama. Ah!
I want to scream so loud for you. Cause I'm so proud of you, mama. Let me tell you what I'm about to do. Hey, mama, I know I act a fool. Następną kobietą jest jego pierwsza miłość, projektantka Alexis Pfeiffer. Poznali się w 2002 roku. Bez żadnych wątpliwości możemy stwierdzić, że to właśnie ona ubrała Kanye. I to też nie jest tak, że budziła się co rano i wybierała mu ciuchy. Po prostu nakierowała go. Zabrała do Paryża, zapoznała z wieloma projektantami, nauczyła go, jak wyrażać siebie poprzez ubiór. Jak wcześniej mówiliśmy, on uczył się w zawrotnym tempie. Zaczął reprezentować siebie, a nie kulturę, w której się obracał. Jego pierwsza płyta, College Dropout, zamienił opadające spodnie na koszulki polo i małe plecaczki. Oczywiście to nie jest Kanye, którego znamy dzisiaj. Pani Pfeiffer po prostu obudziła w nim miłość. Miłość do projektowania mody, która została z nim do dzisiaj. Nie tak jak miłość do pani Pfeiffer. I w 2008 roku swój związek partnerski zmienili na związek koleżeński. I dzięki pani Alexis, jako projektant, ma wiele sukcesów na swoim koncie. Oczywiście na początku sprzedawał swoje nazwisko. Stworzył wiele par butów dla Nike, Adidas, Louis Vuitton, które sprzedawały się mega szybko za bardzo dobre pieniądze. Stworzył grupę kreatywną na czele z Virgilem Abloh. Pojechali do Paryża. Później Virgil został pierwszym czarnoskórym dyrektorem kreatywnym Louis Vuitton. Zarabiał ogromne pieniądze, pracując dla tych wszystkich firm Nike, Adidas, Louis Vuitton, ale był zatrudniony, nie był sobie szefem, nie czuł się samodzielnie, dlatego postanowił im podziękować i zaczął rozwijać swój projekt. Stworzył kolekcję, którą nazwał Easy. Minimalistyczne, kojące oko, oddaje swoje umiłowanie do wabi-sabi, designu, który zdominował jego przestrzeń. Następną kobietą jest nikt inny jak pani Kim Kardashian. Wtedy już był na szczycie, miał wizję, świetny gust. Zakochali się, stworzyli związek. Kanye West jest jednym na milion facetem, który po poznaniu pięknej kobiety wpada do jej garderoby, wyrzuca wszystko i wstawia nowe rzeczy. Tak, Kanye stworzył nową Kim. Już wtedy wiedział, jaką potęgą będą social media. Pomógł założyć jej pierwszy biznes, mocno zainspirowany jego pomysłami. Stworzył giganta w świecie social media. Niektórzy nie przepadają za panią Kim. Ja osobiście do niej nic nie mam, tym bardziej, że zawsze wprost mówiła, ile zawdzięcza swojemu mężowi. Ale nie tylko ona czerpała z tego korzyści. Nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, jakby żyli w bezdusznym związku. No na bank się kochali, mają ze sobą dzieci, tworzyli na pewno wspaniały związek. No czasami w życiu jest tak, że coś się kończy, coś się zaczyna. No niestety, takie jest życie. Nie będziemy o tym gadać, to nie jest podcastowy kanał. No ale musicie przyznać, że pasowali do siebie. Wracając do tematu, jaką korzyść miał Kanye West? Z zasięgami swojej żony miał najlepszą kampanię reklamową swoich produktów. Do tego dołączyły koleżanki Kim w błyskawiczny sposób, tworząc nowe trendy, co spowodowało, że podpisał kontrakt m.in. z Adidas, już jako wspólnik. Stał się obrzydliwie bogatym gościem. West wymaga od siebie maksimum, jak i również maksimum wymaga od ludzi, którzy z nim pracują. Tworząc swoją muzykę, jak domyślacie się, nie jest za bardzo miłą osobą. Czasami puszczają mu nerwy. Zmienia się, kiedy jest producentem, pracuje dla innego artysty. Jest to potwierdzone przez wielu, że wyciska z raperów wszystko, co najlepsze. Pewnego dnia, kiedy Rick Ross nagrywał u niego, wielokrotnie pisał na kolanie od nowa swój tekst. Kanye nie odpuszczał. Nagrali wtedy Devil in a New Dress. Kawałek uznawany przez wielu za najlepszy utwór Ricka Rossa. Aktor, który wymiata taki refren. She take my money. Well, I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Jamie Foxx od zawsze miał wielkie ambicje, żeby zostać muzykiem. Był znany z dobrych imprez, na które zapraszał utalentowane gwiazdy. Nawet w swoim domu zbudował studio. W razie gdyby nadarzyła się okazja zaprezentowania swojej muzyki, może nagrania jakiejś niesamowitej nuty. Na pewnej imprezie zauważył chłopca z małym plecaczkiem. Oczywiście chodzi o naszego bohatera. Jamie zaczął z nim rozmawiać, nawet pochwalił się, że w domu ma studio. Kanye był bardziej niż szczęśliwy, żeby zaprezentować mu swój beat. Miał nawet napisany tekst. Poprosił Foxa, żeby ten zaśpiewał refren. On sprężył się, dał z siebie wszystko,
na maksa. W pewnym momencie Kanye przerywa mu i mówi: słuchaj, mógłbyś to zaśpiewać spokojnie, bez wygibasów R&B? I tak powstał ich pierwszy utwór Slow Jams. Okej, ogarniacie jego nieogarnięte tweety, ekscentryczne zachowanie, to co teraz dzieje się w jego życiu, to co tak naprawdę on sam upublicznia i wiele innych przypałowych rzeczy. W dużej mierze jest to efekt jego choroby. Został zdiagnozowany jako osoba chora na dwubiegunowość. Co to znaczy? Delikatnie mówiąc, że ma wzloty i upadki. Nie jestem fachowcem, ale z tego co ja wiem, to w jednym dniu może mieć stan depresyjny, a następnego dnia czuć się jak Bóg. W internecie jest bardzo dużo materiału o nim. Dziwi mnie to, że w większości nie porusza się tego tematu, a moim zdaniem jest to mega, mega ważne. Nie dlatego, żeby go tłumaczyć, tylko żeby zrozumieć. Ja darzę Kanye wielką sympatią. Tworzy, współtworzy sztukę. Poszedłem jeszcze dalej. Sam jest sztuką. Inspiruje nie tylko muzyką. Życzmy sobie więcej niesamowitości od niego, a jemu życzmy spokoju. Podobał wam się filmik? Like. Nie zasubskrybowaliście jeszcze? Zasubskrybujcie, no bez przesady. Bonusowa piosenka, mega piosenka. Naprawdę, nie chcę wam na siłę wkręcać, ale uwierzcie mi, ta piosenka jest konkret. Polak, Daniel Spaleniak z piosenką Matter of Time, sztos. Słuchajcie, trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie, widzimy się w następnym tygodniu. Siema.